Siemanko. Dzisiaj akcja klimatyzacja, a w zasadzie jej pierwsza część, bo klimę trzeba najpierw wymontować, żeby ją zamontować. Więc muszę ją wymontować z tej dawczyni, z tej korolki. Mam do wyciągnięcia dość sporo elementów, ale przede wszystkim mam jeszcze czynnik w środku i powinienem go spuścić, pojechać do zakładu i go spuścić. Ale z taką szybą nie pojadę. Nie będę wzywał też lawety, więc czynnik muszę jakoś spuścić i próbować to wszystko potem ładnie tutaj porozkręcać. Muszę wyciągnąć przewody, muszę wyciągnąć sprężarkę razem z łapą, muszę wyciągnąć klimatyzację z wiatrakiem, osuszacz, chyba będę musiał ogólnie ściągnąć zderzak do tej rzeczy. Tutaj widzę, że też mam jakieś przekaźniki, czy co to jest? Przekaźniki, tak. Przekaźniki i bezpiecznik do klimy. To pudełeczko też będę musiał wykręcić. No i całą wiązkę tutaj będę musiał wyciągnąć. I z wnętrza będę musiał wyciągnąć. Tam za schowkiem jest cały parownik, cała jego obudowa, no i też przycisk samej klimy. Będę miał go w innym kolorze, no ale trudno. Ważne, żeby miał klimę, a nie to, jaki kolor będzie miał przycisk. Także odkręcania dzisiaj chyba sporo, potem jeszcze więcej przykręcania. Muszę sobie pofotografowywać, co gdzie było, żebym potem to wszystko złożył, bo nie będę składał tego jutro czy pojutrze, tylko pewnie za parę dni albo tygodni, żebym po prostu pamiętał, co, gdzie, wszędzie jest. Tyle gadania, bierzemy się do roboty. I korolka ogołocona. Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. Czynnika wcale dużo nie było, trochę jak widzicie popsiukało. W środku jeszcze bardziej tutaj zdemolowałem wszystko, bo będę musiał zamontować kilka elementów z mojej korolki, a to wszystko to, co udało się wyciągnąć. Czyli mamy chłodnicę z wiatrakiem, osuszacz, wszystkie przewody, węże, skrzynka z bezpiecznikiem i przekaźnikami. Ciekawy patent tutaj Corolla stosowała, Toyota w sensie, z tymi trytytkami takimi, które można wielokrotnie używać. Więc wszystkie sobie je odzyskałem. Tu jest jakieś coś do wiązki, to jest chyba wzmacniacz klimatyzacji, to się chyba tak nazywa. Przycisk, jak się okazało, jest całością, więc musiałem go w całości jakby wymontować. Może uda mi się zamienić same przełączniki. Niestety dzisiaj jest sobota i nagrać film bez dźwięków kosiarki to chyba, nie wiem, jakby trafić w totka. One są chyba ściągane, te przyciski, jeśli dobrze widzę, więc będę mógł je chyba zamienić na takie, bo moje są bardziej szare. Tą część będę musiał właśnie założyć od siebie. Jest to taka puszka, przez którą, w której jest parownik. I co? W normalnej wersji to jest chyba po prostu puszka, przez którą przelatuje po prostu sobie powietrze. No i mamy filtr, który się znajduje tutaj. Jak widzicie, to jest Toyota Denso, więc chyba jeszcze oryginał. Powiecie, nie taki najgorszy. No to popatrzcie na to. Chyba nigdy nie był zmieniany. Ja nie wiem, jak cokolwiek przelatywało w ogóle przez ten filtr. No ale coś tam przelatywało. Ogólnie demontaż nie był wcale skomplikowany. Nie ściągałem wcale zderzaka. Odkręciłem ogólnie tutaj przewody. One były tutaj zaczepione, tu były zaczepione dziesiątką, tu zaczepione, potem podkręcałem. A, no tak, jeszcze kompresor. Ale żem se dał w kolano. No tak, jeszcze najważniejsza rzecz. I pasek. Pasek i kompresor muszę jeszcze ściągnąć. Więc i tak idę po lewarek i będę to ściągał.
Chłodnicę musiałem sobie odkręcić i ją tylko odsunąłem, w sensie wyciągnąłem i postawiłem z boku. Chłodnica sama od klimatyzacji poszła tędy, tylko musiałem ją jakby przewrócić całą, żeby wyjść osuszaczem z tej strony, bo osuszacz jest z tej strony, musiałem go odwrócić i wtedy miałem tutaj więcej miejsca, jak już wiatrak, bo wiatrak też jest ściągany, można go ściągnąć i też mogłem go ściągnąć. Wiązka wyciąga się w tą stronę, od środka, więc tamte rzeczy się odpina, ona jest fajnie skonstruowana, bo wszędzie jest wpinana, jest tylko jeden pin, który jest tam przy... Może wam pokażę. Jeden pin wchodzi tutaj w całą wiązkę, a tutaj ta wiązka jest jakby szczepiana z tym, która idzie tutaj właśnie do przełącznika normalnego. I tutaj jest połączona chyba też tylko tym jednym, tą jedną kostką, jeśli dobrze pamiętam. Porobiłem sobie zdjęcia, żeby potem to wszystko móc zmontować odpowiednio. Śrubki sobie pozostawiałem. No i wiązka leci sobie tędy, tutaj po przewodach, idzie tutaj. Tutaj trzeba ją odpiąć od tego przewodu, który tutaj idzie pod spodem. Z niego muszę wcisnąć teraz z powrotem. Mogę to zrobić, żeby on sobie siedział. O właśnie. Tutaj idzie, no i idzie tutaj. Potem idzie znowu tędy i idzie do czujnika tutaj przy termostacie. Mam nadzieję, że u mnie też jest taki czujnik albo jest na niego miejsce, jest jakaś zaślepka. Będę mógł wkręcić. I tutaj jest do kielicha poprowadzone na masa. I to jest w sumie tyle z elektryki, więc elektryka dość prosta. Szkoda, że nie mam drugiej korolki, bo jest aktualnie na kanale u znajomego. A dzisiaj jest sobota i jest zamknięte, bo auto tam utknęło. Tak to mógłbym sobie porównać, już też niektóre rzeczy zamieniać, a tak to dzisiaj nie pozamieniam, tylko podemontuję. No nic. Jeszcze... O, jak fajnie, bez kosiarki. Jeszcze tylko ten kompresor i będzie wszystko wymontowane. W sumie tyle na ten filmik z pierwszej części o klimatyzacji. Ja was pozdrawiam. Cześć!